Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Łabunia Wielkiego. Ewa Rytelewska poinformowała nas w czasie rozmowy, że brakuje jej pieniędzy na kosztowną rehabilitację, leki i operację wszczepienia elektrody. Pani Ewa jest podopieczną fundacji Avalon. Ludzie nam dają ubrania, my tych ubrań mamy tak dużo, że wolałabym, żeby ktoś nam dał jakąś paczkę z żywnością, a ubrania to jakby komuś były potrzebne, to dlaczego miałabym nie oddać. Ogłosiłam się w Guntrę, też z takim samym apelem. No jest taki jeden dobry człowiek z Podjeleniej Góry, co już kilka razy nam przysłał paczkę. No to w paczce to co potrzeba, tam makaron, cukier, ryż, jakieś tam puszki, wędliny. No wie pan, na razie, póki ja jeszcze jestem na tyle, że chodzę czy coś takiego, no to zawsze koniec z końcem się wiąże, ale jest bardzo ciężko. Tym bardziej, że za prąd bardzo dużo płacimy. Gmina Resko już udzieliła pani Rytelewskiej pomocy. Przydzielono jej mieszkanie socjalne, rodzina otrzymuje również dodatki celowe. Informacje o tym, w jaki sposób można dodatkowo pomóc pani Ewie, zawarte są na stronie internetowej Fundacji Avalon w zakładce Podopieczni.